Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was już chyba w 10 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Jak pamiętacie, dotarliśmy do magów wody i teraz moglibyśmy porozmawiać z resztą magów. Zacznę może od tego, który jest tutaj najbliżej wejścia. W ogóle nie wiem, co się z muzyką stało. Nikorenos, dzień dobry. Hej! Co tu robisz? Ćwiczę się w praktykowaniu magii. Niedawno dostąpiłem zaszczytu przyjęcia w szeregi magów i muszę się jeszcze wiele nauczyć. Rozumiem. Długo tak ćwiczysz? Czasami cały dzień. Chcę jak najszybciej dorównać moim braciom. Kto wie, być może czeka nas mała wojna z bandytami. Jeżeli nie zechcą dobrowolnie pozwolić nam na zbadanie świątyni Adanosa... Myślałem, że magowie wolą pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów. Wiem o tym. Saturas jest tego zdania. Ale ja spaliłbym tych drani co do jednego. Tylko to im się należy za tyle krzywd wyrządzonych niewinnym ludziom. Hej, ty! Okej, widzę jakiś mag wody odpaleniec. Widzę, że muzyka też wróciła. Mamy Apollosa jeszcze tutaj. Kim jesteś? Nazywam się Apollos i zajmuję się czytaniem tych starożytnych ksiąg. Zapisane są w języku budowniczych, więc odczytanie ich nie jest łatwe. Jednak można dowiedzieć się z nich wielu ciekawych rzeczy. Czego na przykład? Wątpię, by cię to interesowało. W tych księgach są zawarte tajniki magii, o której zapewne nigdy nie słyszałeś. Poza tym, ta wiedza jest przeznaczona tylko dla magów. Mhm. Możesz mnie czegoś nauczyć na temat magii? Mogę ci pokazać, jak zwiększyć moc magiczną. Okej, czyli mana. Chciałbym się do was przyłączyć. Naprawdę? Więc porozmawiaj z Saturasem. On o tym decyduje. Co trzeba zrobić, aby zostać magiem? Każdy z kandydatów przechodzi inną drogę. Każdy otrzymuje inne zadanie. Saturas musi się uważnie wsłuchiwać w głos Adanosa, aby wybrać właściwą próbę dla kandydata. W końcu, to on jest odpowiedzialny w znacznym stopniu za przyszłych magów. Okej. A jaką ty przechodziłeś próbę? To było tak dawno temu. Odbywałem nią na Myrtanie. Jednak nie mogę ci zdradzić zbyt wiele. Powiem ci tylko tyle, że była to naprawdę sroga próba. Otrzymałem zadanie wdarcia się do pewnej twierdzy nadgranicznej, zajętej wtedy przez orków. Miałem odzyskać pewien cenny artefakt. Gdyby mnie tylko zobaczyli lub odkryli moją obecność, obdarliby mnie ze skóry. Jednak za radą mojego nauczyciela, Soforiusza, udało mi się tego dokonać. Chociaż do tej pory, na samą myśl o tym przechodzą mnie ciarki. Cóż to była za rada? Nie mogę ci zdradzić nic więcej. I tak zbyt wiele ci powiedziałem. Ach, to moje gadulstwo. Dobra, no myślałam, że może jakiegoś kwestika masz. Co wy na to, żeby zrobić sobie... Właśnie, ja sobie też nie zrobiłam zapisu na początek odcinka, więc tak przy okazji. I co? Jeszcze mamy Menkosa. Hej, ty! Czym się tu zajmujesz? To chyba widać. Hej, ty! Halo? Nie jesteś zbyt rozmowny. Mów czego chcesz, albo daj mi spokój. Nie mam czasu na głupie gadki. Hej, ty! Może jakiegoś kwestika? Opowiedz mi coś o swojej pracy. No dobrze. Uparty jesteś. Próbuję uważać specjalne mikstury według przepisów budowniczych. Staram się także odtworzyć różne wynalazki, które wykorzystywali w swoim życiu. Większość z nich nie przetrwała do naszych czasów, a mogłaby się okazać bardzo przydatna. Co na przykład? Na przykład umiejętność regeneracji życia i siły duchowej. To wręcz wymarzona umiejętność dla każdego maga. Jestem przekonany, że wkrótce uda mi się posiąść tę tajemnicę. Aczkolwiek jest to bardzo trudne ze względu na brak pełnych informacji, a także składników czy roślin z tamtych czasów. No, ale jakoś trzeba sobie radzić. Czy nauczysz mnie regeneracji? Twoje wścibstwo mnie zadziwia. Kim jesteś i skąd się to wziąłeś, że zadajesz tyle pytań? Daj mi już spokój. Hej, ty. Typie. Chcę się nauczyć sztuki ważenia mikstur. Co takiego? Chcę się nauczyć... Ach tak, ważenia mikstur. Czy nie widzisz, że jestem strasznie zajęty? Cholera.
To znaczy, no dobrze, dobrze. Tylko musisz mi coś obiecać. Co takiego? Obiecaj, że będziesz przychodził tylko między godziną 8 a 12. Przez pozostałą część dnia jestem strasznie zajęty. W porządku. No dobrze. Możesz mi coś sprzedać? Mam trochę ziół i innych składników alchemicznych. Dobra, to pokaż mi to. Ważenie mikstur byłoby bardzo spoko, powiem szczerze. Masz roślinki, ciemne grzyby, kość goblina, pełnia many i pełnia życia. Fajnie. Na razie nic z tych rzeczy mi nie jest potrzebne. Nie teraz. No, która jest godzina? Halo. A, bo jest wieczór. Dobra, nieważne. Co, już jest noc? Okej, dobra, nieważne. To prześpimy się w takim razie do rana. I przy okazji z nim zagadam, bo może... No, sprawdzimy w ogóle, czego on może mnie nauczyć, co nie? Menkos, ej, ty. Weź mnie naucz. Naucz mnie sztuki ważenia mikstur. Napoje magiczne przygotowuje się na stole alchemicznym. Mamy ich kilka w naszym domostwie. Do tego potrzebujesz pustej menzurki, wymaganych składników i wiedzy, jak się tworzy dany napój. Ode mnie możesz posiąść tę wiedzę. Inne rzeczy będziesz musiał sam sobie poszukać. Okej. Okay. Eliksir zręczności, many i esencja... Znaczy eliksir zręczności, esencja many i esencja lecznicza. Na razie nic z tych rzeczy nie chcę chwilowo. Dosłownie chwilowo, bo w przyszłości mogą się przydać. Ale tak, mam 10 punktów nauki. I fajnie by było sobie to dać w obrażenia krytyczne. Tylko muszę znaleźć nauczyciela. Ale okej, widzę, że tutaj mamy wszystko praktycznie załatwione. Mamy tylko kwestię tego gościa do załatwienia tam w obozie bandytów, gdzie i tak wypadałoby się udać i tak. Mamy kamienie ogniskujące, to też dobrze świadczy o wszystkim. Więc no. W takim razie wyjdźmy i sprawdźmy, co można się tutaj... czego można się tu spodziewać. Tam był szkielet. Ale tu jest na przykład taki bagienny szczur, z którym sobie zajebiście dobrze radzę, tylko troszeczkę gryzą. Ale no... Niczego tu nie znajdę. Exp to exp, że tak powiem. W sumie zawsze moglibyśmy sobie wyciągnąć piekielne ścierwojady, topielce. No dobrze. Znaczy można troszeczkę podexpić, ja nie w sumie... Co nam szkodzi? No, panie ścierwojad. Oczywiście dwa się rzucą. O, teraz się powinien rzucić jeden. Dzień dobry. No, dawaj. Super. Czy z was jest mięsko? Jest chyba. Tak. Niczego tu nie znajdę. Jest mięsko, także fajnie. Wiecie, no nie zaszkodzi nam tutaj połazić, już jesteśmy całkiem dobrze ogarnięci, że tak powiem. Więc nie powinno być z tym większych problemów. No, halo Bezi, ruszałbyś to... coś. Bardzo mnie to irytuje, że... No gdzie mój kryt jakiś, halo? Jeszcze mnie zadziobie to cholerstwo. Się dałam teraz bardzo poobijać i trochę nie rozumiem, jak to się w ogóle stało. Ja mam esencję ducha, nie wiem, gdzie to znalazłam. Nie wiem, czy też mogę to wypić, może na razie nie będę tego robić. Dobra, tutaj jest pan topielec. A coś jeszcze oprócz tego? Tu mogę znaleźć. Tam jest ten szkielet gdzieś niedaleko. O, drewniany bal. Ciekawe. Ciekawe, po co mi to niby jest. No wiecie, w takich miejscach może być coś poukrywane. Tam jest kolejny drewniany bal, czy mi się wydaje? Wiecie, nie chcę na tego szkieleta wleść. Mogę to podnieść? Tak. Po co mi te bale? O,
O, dobra, już mi go namierza, więc podejrzewam, że głupim pomysłem będzie iść tutaj po prostu. Lepiej się w okolicy tego topielca po prostu pobawić. Dobra, jeszcze jeden zapis i lecimy. Zaraz wejdziemy sobie do obozu bandytów, bo tam mamy do załatwienia tą jedną sprawę. No dawaj. No serio. No dobra. W miarę dobrze poszło. Niczego tu nie znajdę. Oczywiście z nich nic nie ma. Wiecie, aktualnie to liczę na expo, że tak powiem. Tam coś zaczęło pływać. Chyba ten topielec sobie wszedł po prostu do wody. Tak, ewidentnie. Poszedł się utopić. Znaczy się... utopić. Za dużo powiedziane, przy one pływają. No chodź, chodź. No, jakby takie obrażenia wchodziły non-stop, to by było zajebiście. I to się nazywa normalnie jakiś dymycz w ogóle, nie? Dobra. Bo ja tak, wiecie, chodzę sobie tutaj. Mapa, bo od razu może byśmy sobie... W którą to stronę było? W tamtą, co nie? No tak, w tą, czyli akurat tutaj, gdzie idę, to... O, właśnie, jest przede mną. O, dzień dobry. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego to wszystko tak gryzie. Wkurzające jest to co najmniej. Dobra. Słyszę kretoszczura, znaczy się bajennego szczura za sobą. Dzień dobry. Halo? No. Kurde no. Ja zużyję tutaj po prostu całe mikstury, które kupiłam, nie? Dobra. Mało ważne. Ile ja mam w ogóle hajsu? Nie mam go wcale. Wiecie, przez chwilę sobie pomyślałam, że może po prostu... Że może po prostu sobie jeszcze kupić mikstury, ale ja nie mam za co ich kupić, że tak powiem. No, dawaj. Broń dwuręczna, zauważyłam, że ma to do siebie, że troszeczkę ciężej jest ją wyczuć. Przynajmniej mi jest bardzo ciężko ją ogarnąć. Dobra, bo tutaj już znowu idziemy do tego szkieleta, to mnie to nie interesuje. Interesuje mnie tutaj ten piedestał. Bo wtedy będziemy mogli to pouruchamiać. Witam. Dobra, zróbmy tak. Dzień dobry. Ciekawe, czy mogę magowi powiedzieć, że dostałam kamienie. Spróbujmy. Christian, czy ciebie to interesuje? Nie, nie interesuje cię to w ogóle. Dobrze, fajnie. Okej, okay. Czyli tutaj wracamy z powrotem na bagna. O nie, odczep się, trutniu. Ciebie to najlepiej było ustrzelić. Tylko no może właśnie nie w miejscu, w którym stoję, nie? Dobra. Coś tak cholernie lamie, nie wiem, czy wy też to widzicie. Dobra. Zostawię tego trutnia w spokoju. Odczep się tam. No i dobrze. Aha, ekipa. O nie, cholera jasna. Haha, tu mnie nie dostaniecie. Dzień dobry. No strzeliłbyś. A, nie mam strzału. Dobrze, fajnie, przynajmniej się zdąży wyleczyć.
bo jednak ekipa z Warszawy troszeczkę aktualnie. No ja mam tą moją broń w ogóle z poprzednią do sprzedania. Także no, ale pewnie za grosze ją sprzedam, mimo że kupiłam ją za krocie. No i dobrze. O, tam też ścierwojad jest. Hop. Dzień dobry. Dobra. Okej, poszło nie najgorzej, przynajmniej to przeżyłam. Ale jednak mikstury to jest podstawa czegokolwiek aktualnie. Dzień dobry. No. Aha, prawie zginęłam sobie, dobrze. Te pomioty Beliara, one naprawdę, znaczy pomioty, no. Bagienny szczur. Bagienny kretosz, nie, szczur. To nie jest jakiś bardzo pomiot, ale no mimo wszystko to jest jednak tragedia totalna. Dobra, tak troszeczkę na low HP, może damy radę. Tutaj te ścierwojady były jeszcze. Ale tak to jesteśmy już praktycznie pod samym obozem, także nic nie powinno mi tutaj raczej większego już grozić. Muszę jeszcze się tam rozprawić z tą, z Regą i tak dalej. Tutaj może coś być. Serek. Woda. Super, przynajmniej coś. O, tu jakaś dźwignia. Stało się coś? Chyba nic. Dobrze. Czy tu jest jeden ścierwojad, czy dwa? Jeden. Dobra, to w porządku. Powinnam sobie dać radę. Pod warunkiem, że nie dam się obić. Przez chwilę to brzmiało, jakby jednak tutaj były dwa. Ale widziałam tylko jednego. Dobra, jest tylko jeden. Mamy kuferek. Lewo, lewo. Fak, lewo, lewo, prawo, prawo. Aha, okej. Wow, jakieś mikstury wreszcie. Fajnie. Dobra, jak stoimy z odcinkiem? Jesteśmy mniej więcej w połowie z tego, co widzę. Troszeczkę może ponad połową. Także, no. Wiecie, co bym zrobiła? Ale to jak już tutaj jestem, to może ogarnijmy coś na tych bagnach jednak. Bo, no, ma to sens jakiś, co nie? W porządku. Mam nadzieję, że pan mnie nie przeatakuje. Ja chyba jakimś takim troszeczkę też bocznym wchodzę wejściem. Edgar. Dzień dobry. Nie mogę z tobą rozmawiać. Tu byli bandyci przed wejściem totalnie. Tu jest bandyta. Cholera, to znowu ty! Po coś tu znowu przylazł? O co ci chodzi? Nie zgrywaj głupiego! Myślisz, że zapomniałem? To ty zabiłeś Franka, Estebana, Bludwina, a nawet Kruka. Ale tym razem ci się to nie uda. Nawet nie myśl o przekroczeniu tej bramy. A o ponownym wejściu do obozu możesz całkowicie zapomnieć. Znowu ktoś nie chce mi wpuścić do obozu. O co ci chodzi? Jak sam wspomniałeś, jeśli ktoś stanie mi na drodze, marnie kończę. Co? Grozisz mi? Skądże? Tylko ostrzegam. Cholera, jesteś naprawdę niezrównoważony. Nie mam zamiaru skończyć tak jak tamci. No właśnie. Dobra, właź do tego obozu. Ale bądź pewien, że z innymi tak łatwo ci nie pójdzie. Od czasów śmierci Kruka wiele się w naszym obozie zmieniło. Co takiego się zmieniło? Obozem nie rządzi już Torus, ale nasz nowy przywódca, Alvaro, wprowadził wiele zmian w organizacji, a przede wszystkim podzielił obóz na kasty. Na kasty? Tak, jest kasta myśliwych, kasta strażników oraz nadzorców kopalni złota. Poza tym nie ma już niewolników w kopalni, tylko dobrze opłacani kopacze. Mimo, że nadal nosimy pancerze bandytów, to jednak nie trudnimy się tym rzemiosłem.
Teraz prowadzimy całkowicie spokojne życie, wydobywając złoto i polując na zwierzynę. Od jakiegoś czasu Alvaro wspomina o tym, że całemu obozowi należy się ułaskawienie i powrót do Corinis. Większość z nas ma dość siedzenia na tych przeklętych bagnach. Każdy ma tyle złota, że mógłby w jakimś mieście założyć własny interes. Sklep, kuźnię albo coś takiego. Tylko co z tego, jeśli za głowę każdego z nas jest wyznaczona nagroda za dawne zbrodnie? Ale po co ci ja to wszystko mówię? W końcu sam nie jesteś lepszy. No nie. Naprawdę Alvaro chciałby wrócić do Corinis? Nie wiem, czy na pewno do Corinis, ale na pewno chce uzyskać dla nas wszystkich ułaskawienie. Chociaż dla mnie to w ogóle szalony i nierealny pomysł. Gdyby jednak się udał, chyba wszyscy byliby zadowoleni. Będę musiał porozmawiać o tym z Alvaro. Okej. Czy wiesz, że przybyli tu paladyni? Co takiego? Paladyni? Niedawno zjawili się tu nagle magowie wody, a teraz paladyni? Więc z pewnością chcą się z nami ostatecznie rozprawić? Nie. Przybyli tu z powodu piratów, którzy ostatnio stali się strasznie zuchwali. Doszło do tego, że napadli na Corinis. Splądrowali i spalili całą dzielnicę portową. Naprawdę? Tak. Ich wodzem jest teraz Hannibal, tyran żodny krwi. Dlatego pozostali piraci postępują tak samo. Z piratami już dawno nie mieliśmy żadnego kontaktu. Do niedawna handlowaliśmy głównie z orkami z Kotliny, ale odkąd przejście przez jaskinie zostało zawalone i z nimi współpraca się skończyła. O proszę! Od dłuższego czasu nie mieliśmy żadnych wieści. Wiesz co? Zaczynam powoli zmieniać o tobie zdanie. W sumie miałeś rację, zabijając tych wrednych typów, jak Bladwin czy Kruk. Najważniejsze jest to, że paladyni zostawią nas w spokoju. Wiesz co? Sądzę, że powinieneś powiedzieć o tym Alvaro. Jednak aby Brago, dowódca myśliwych, cię wpuścił, musisz jeszcze z nim porozmawiać. Tak zrobię. Okej, w porządku, ale kurczę, nie wiem czy pamiętacie, ale w jakimś jednym z ostatnich odcinków chciałam właśnie przez tą jaskinię się dostać na bagna, a tutaj się okazuje, że ona jest po prostu zawalona, także wow. Opowiedz mi coś więcej o kastach. Kasty wprowadził Alvaro, jakiś czas po śmierci Kruka. Powiedział, że czas zaprowadzić porządek w naszym obozie, bo to, co się działo wcześniej, to była ciągła zazdrość i walka o wpływy. Alvaro postanowił to ukrócić. Pewnego dnia zebrał wszystkich bandytów i zapowiedział, że będą 3 nowe kasty. Myśliwi, którzy dbają o żywność i o to, by potwory nie zbliżały się zbyt blisko. Strażnicy, którzy strzegą naszego obozu wewnątrz i tutaj wokół obozu myśliwych. Oraz nadzorcy pracy w kopalni, którzy chronią ich przed atakami pełzaczy. Kopacze to także w pewnym sensie kasta. Oczywiście najmniej znacząca, ale jednak często bardzo wpływowa. Poza tym, jak się łatwo domyśleć, najważniejsi są nadzorcy, potem strażnicy, no i myśliwi. No dobrze, właśnie. Szukam kamienia śliwierskiego. Można u was dostać coś takiego? Myślę, że tak. Pogadaj z handlarzem Karrasem. Okej, w porządku. Czy wiesz, co robią tu magowie wody? Skąd mam to wiedzieć? Osiedlili się w dawnym domu uzdrowicieli. To niedaleko stąd. Siedzą tam i ślęczą całymi dniami nad księgami. Wiem tylko tyle, że jakiś czas temu dwaj z nich byli w naszym obozie i rozmawiali z Alvaro. Jednak nie mam pojęcia o czym. Od tamtej pory więcej o nich nie słyszałem. Okej. Do której kasty należysz? Oczywiście do strażników. Otrzymałem ważną funkcję pilnowania głównego wejścia do obozu. Poza tym jeszcze kilku innych strażników strzeże obozu myśliwych w innych miejscach. Poznasz ich po charakterystycznych czerwonych pancerzach. I radzę ci z nimi nie zadzierać. Dobra, w porządku, już jednego tutaj widzieliśmy. Nie mogłam z nim rozmawiać, więc cóż, tu jest myśliwy i tu też jest myśliwy. Chciałabym jakąś chatkę z łóżkiem na pewno. Tutaj też jest kolejny jakiś strażnik. Tutaj ktoś ćwiczy. Bonzo, Lonzo. Strażnik, myśliwy, myśliwy, dobra. To tak, bo tutaj gdzieś była jakaś chatka i przy okazji do tego kupca skoczymy po ten kamień szlifierski. Mam nadzieję. Proszę, proszę, nowa twarz. Skąd się tu wziąłeś? Przybyłem do Jarkendaru przez portal. Przez portal? Ja przybyłem tu drogą morską. Za drobną opłatę mnie i moich kumpli przewieźli statkiem piraci. Opowiadali, że w obozie bandytów można się nieźle dorobić.
Jako myśliwy od czasu do czasu powybijam potwory w pobliżu obozu, przyniosę kilka skór, trochę mięsa i dostaję całkiem niezłą zapłatę. Dużo? Powiedzmy, że tak. Ale też nie żaden majątek. Tak, piraci mieli rację. Ale to było zanim jeszcze przybył do nich ten paskudny Hannibal i przejął władzę. Poprzedniego przywódcę i piratów, którzy się mu przeciwstawili, kazał powiesić. Podobno jednak dzięki niemu bardzo się wzbogacili. Dobra, na razie nie chcę z tobą gadać, bo chciałabym po prostu się iść przespać. Tutaj są gdzieś jakieś łóżka. O. No. Witaj, przybyszu! Jestem Karas i zajmuję się handlem. Możesz chwilę poczekać. Jeśli potrzebujesz broni, żywności oraz innych przydatnych rzeczy, to trafiłeś pod właściwy adres. Zachodź do mnie, jak tylko będziesz miał chęć. I złoto, oczywiście. Weź poczekaj sekundę, bo ja mam tutaj chyba dwie sprawy u ciebie. Ale po prostu chcę się przespać, bo jest tragedia z moim HP. Karras, przepraszam, ukradłam ci piwo, ale to mogę zabierać, więc... dobra. Przyszedłem odebrać towar dla maga Pyrona. Pyron? Ach tak! Jak on się miewa? Chyba dobrze, ale chciałbym mieć u siebie swój towar, więc... Więc wysłał ciebie jako chłopca na posyłki. Nie wątpię, że chcę mieć ten towar, ale czy masz specjalny glejt? Glejt? Tak. Glejt z namaszczeniem Adanosa. Pyron o niczym mi nie mówił. Ha, spokojnie. Tylko żartowałem. Dobra, bierz paczkę i zmykaj. Dziękuję bardzo. Szukam kamienia. A to paczka wytrychów, kurde. Kamień szlifierski? Miałem niedawno taki na stanie, ale sprzedałem. Ale możesz spytać się Gustawa. Być może on posiada coś takiego. Gustaw, tak? Dobrze. A co ty sprzedajesz? Pokaż to mi. Też jest istotne. Piwo, jedzonko. Ziarna pieprzu. Ciekawe. Amulet życia, to by się nam bardzo przydało. Masz sól? Okej, okay, sporo masz rzeczy. I tutaj też są jakieś rzeczory. Oni się chyba nie wkurwią, nie? Mam nadzieję. Chyba nie. Nie, jasne, że nie. Lewo. Kurde, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, kurde no. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, o Boże, lewo, prawo, matko bosko, otworzyła, o kurdele no. Opłacało się cholernie to otworzyć. Wow. Dzięki, Karras. Właśnie obgrabowałam twój magazyn. Dobra, tu jest bandyta, bandyta. Ty chcesz ze mną gadać, bo tak wyglądasz. Hej ty, coś za jeden? Czego tu szukasz? Nazywają mnie... Zresztą nieważne. No jasne. Każdego dnia przewija się tu kilka nowych osób. Najważniejsze, abyś wiedział, że ja jestem przywódcą obozu myśliwych. A, miałam z nim pogadać. Tak. Tak. To dobrze. Znasz już zasady panujące w naszym obozie? Mniej więcej. Tak. Zachowuj się więc odpowiednio. Nie tolerujemy tu żadnych awanturników lub tanich cwaniaczków. Jeśli będziesz w porządku wobec nas, my będziemy w porządku wobec ciebie. Możesz rozejrzeć się po obozie, porozmawiać z ludźmi. Gdybyś miał jakieś pytania, zawsze możesz się do mnie zwrócić. Okej. Okay. Chciałbym wejść do obozu strażników. To, kto tam wejdzie, zależy ode mnie. Przeważnie jednak, wstęp do obozu strażników mają tylko członkowie jednej z naszych kast. Musiałbyś więc zostać myśliwym, ale na razie nie potrzebujemy nikogo nowego. Poza tym słyszałem o tobie różne dziwne rzeczy. Co takiego? Podobno to ty jakiś czas temu zabiłeś kilku mieszkańców naszego obozu. W tym samego Kruka i Bladwina. Oczywiście wiem, że oni byli paskudnymi typami, ale nie mogę pozwolić, by człowiek tak niebezpieczny jak ty
Znów zaczął siać zamysł. A więc nie wpuścisz mnie? Nie ma szans. Zresztą przyjdź za jakiś czas. Może zmienię zdanie. Hej! Aha, no dobrze, super. Moment, a mogę coś zrobić? Mogę coś dla ciebie zrobić? Tak. Zajmij się swoimi sprawami. Dobra, to też spierdalaj. Dobra, no, super. Tutaj mamy... O, Gustaw, czy ty masz, bo mnie wysłano do ciebie. Nazywają mnie Gustaw. W obozie zajmuję się piłowaniem drewna. Jest to dość ciężka i monotonna praca, ale za to bardzo dobrze płatna. Mało komu samemu chce się ciąć drewno na opał. Przychodzą więc do mnie, a ja mam z tego niezły zysk. Hehehe. Oczywiście, jeśli będziesz chciał, mogę sprzedać drewno także tobie. Słuchaj, nie chcę drewna. Właśnie. Jak chcesz, ale jeśli zmienisz zdanie, to wiesz, gdzie mnie szukać. Jak już, to ja bym tobie... Po co mi to? Możesz mnie nauczyć piłowania desek? Myślisz, że każdą nową osobę uczę tej sztuki? Sam muszę się z tego utrzymać. No, może za jakiś czas. Jak zdobędziesz moje zaufanie, wtajemniczę cię, jak szybko i sprawnie piłować deski, aby nie zajmowało ci się całego dnia. Wcześniej musisz mieć też odpowiednią siłę fizyczną, tak więc przed tobą długa droga. Okej, Nie masz może kamienia szlifierskiego? Miałem niedawno jeden, ale kupiła go ode mnie Sandra. Znajdziesz ją nieopodal, przy ognisku. Okej, chyba ją widzę. Jak mogę zdobyć twoje zaufanie? Przede wszystkim muszę wiedzieć, czy nie jesteś jakimś oszustem albo innym podejrzanym typem. Myślę, że najlepszym sposobem udowodnienia tego będzie zdobycie prawa wstępu do obozu strażników. Prago nie pozwala tam wejść byle komu. No i wtedy też będziesz mógł mi pomóc w interesach ze strażnikami. Interesach? Tak, kupują ode mnie drewno, ale zawsze jest problem, kto je do nich dostarczy. Jeśli kilka razy mnie w tym wyręczysz, zastanowię się nad nauczeniem cię piłowania. Ale najpierw postaraj się o pozwolenie wejścia do obozu strażników. Nie za dużo wymagasz? Tyle zachodu za zwykłe piłowanie desek? Jak chcesz, to twój wybór. Ja cię do niczego nie zmuszam. Dobra, bo tutaj są chyba dwie panie, jest... Witaj, nieznajomy. Co cię do nas sprowadza? A możesz chwilę poczekać? Chciałbym się rozejrzeć. Typowa odpowiedź osoby, która nie jest zbyt pewna siebie. Przyszedłem tu z nudów. Żadnych ciekawych atrakcji tu nie znajdziesz, no chyba, że spodoba ci się jedna z naszych kobiet, Sara albo Sandra. Chętnie je poznam. Jak tam chcesz, a ja wracam do strzelania. To wyglądało przez chwilę, jakby chciał mi strzelić, ale w twarz. Nie ma zbyt zadowolonej miny. Co się stało? Brago nie chce dać mi pozwolenia na wejście do obozu. Matko Boska, chciałam kończyć odcinek, ludzie! Wiem, że nie jesteś myśliwym, ale przeważnie nie robi to problemu nowo przybyłym osobom. Czyżbyś zdążył już zaś mu za skórę? Nie wiem. Rozumiem. Każdy ma swoje tajemnice. Ale dam ci dobrą radę. Pokręć się trochę po obozie, zrób coś pożytecznego, a Brago zmieni o tobie zdanie. Ceni sobie zwłaszcza ludzi, którzy są spokojni i bezkonfliktowi. Nie wdaj się w żadną bójkę, zrób kilka pożytecznych rzeczy, a jestem pewien, że nasz szef pozwoli ci wejść do środka. Dzięki za radę. Jest też inny sposób. Jaki? Zostań członkiem jednego z szanowanych obozów. Wtedy Brago nie powinien robić problemu. Szanowanych? Mogę zrobić coś dla ciebie? Jasne. Roboty jest tyle, że zawsze się coś znajdzie. W obozie zajmuję się dostarczaniem skór, a ostatnio otrzymałem zlecenie na 5 wilczych futer. Tylko ciekawe, gdzie znajdę jakieś wilki na tych bagnach. Zazwyczaj dostarczam skóry błotnych węży. Czasem jakiś cieniostwór się trafi, ale wilki? Musiałbym przemierzyć chyba z pół Jarkendaru, żeby się na niego natknąć. Gdybyś mógł się tym zająć, byłbym ci bardzo wdzięczny. Jakoś nie chce mi się ruszać z obozu. Typie, tylko że... W porządku, znajdę dla ciebie te skóry. Wiedziałem, że mogę na ciebie. Tylko, że ja nie mam umiejętności, nie? Skór. Ni mniej, ni więcej. W porządku. Fuck my life. Znowu jedna... Co tu się dzieje? Alarm! Te cerbery to się chyba tu pojawiły właśnie, żeby mi dać skóry, wiecie? Gorzej, że ja nie umiem tego robić. Dobrze. Moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek. Jak widzicie, tu jest w cholerę rzeczy do roboty.
w tym obozie bandytów. Więc, no cóż, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Postaramy się tutaj porozmawiać jeszcze z resztą ludzi, bo jeszcze troszeczkę ich tutaj jest. I może ruszyć jakieś inne zadania, bo ten dziennik jest okropny. W sensie jest... Paczkę możemy oddać Pyronowi na pewno. Mamy bardzo mało wykonanych zadań, także musimy się tym dziennikiem zająć. Więc cóż, dziękuję Wam za obejrzenie. Słyszymy się w poniedziałek o 15, tak jak zawsze. I co? Jeżeli film Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli też chcecie widzieć więcej, no i do dania łapkę w górę. I ewentualnie do jakiegoś komentarza. Jeszcze raz dzięki. Cześć.